A więc zwiedzajmy. Tylko najpierw wypadałby rzucikiem na mapę. Tu jest jakiś nieodkryty jegomość. Co to jest ciekawego? Nic ciekawego. Dobra. Jeszcze przyjrzę się zadaniu na wszelki wypadek. Wyspa gniew 22. Tutaj nie ma już poziomu. A, tu jest. Czyli nie wszędzie jest. Dobra. To nagle straciło poziom wymagany. Dobra. Okej. Okay. Czuję się sprzedany. Tu przecież kupiony. Wiadomo o co chodzi. Do wsi Benner. Jak już powiedziałem wcześniej. Do wsi Benek. Przebiegnijmy się i zobaczmy, gdzie ten cholerny korzeń. Mam już dość. A ja nie. Bo dalej robię te cholerne questy. Ha, 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 ha. Zarzuć. Zielsko, zielsko. Nic, tylko zielsko. I see you. Perhaps I don't. Oto jesteśmy. Jakie to czarujące miejsce. To z czasem, jak się na pewno sam ułożył. Naturalne zjawisko, prawda, naturalne zjawisko! Puk, puk, skubrewy syny. Ale tak tylko wiecie, no. Co tutaj do cholery jest? Góle? Mój Boże. Góle na drugim poziomie! Ach! Słychać, nie gadaj! Gdzie jest ten cholerny korzeń? Okej. Okay. Aha! Dzień dobry. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Zobaczę przyszłość, przeszłość i poszłość. Jeżeli to jest to, o czym myślę. Jak to się mawia, będzie high off his ass. Zobaczymy jak w praktyce. Smoczy korzeń strażnie każe mi się z Godikiem. I plusem do siły! Ha, 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 ha! Tylko pamiętaj, by zrobić z niego miksturę, która dostała takiego nerfa w jednym z patchy, że nie opłaca się praktycznie jej robić! Ha, 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 ha! Dobra. Wracamy do wsi Benek! Nie wiem, czy ciągnąć tego rolling joke, czy nie. Chyba lepiej nie. Wiem, wiem, dzięki. Wdzięczność ludzka zawsze powoduje, że chce się pomagać. Dobra, tego nie przeskoczę. No cóż, nie są tacy szczęśliwi. O, jesteście z powrotem. Mam coś lepszego, czy możesz sobie nabić fajkę? Chyba. Mam to, o co prosiłeś. Nie, to zobaczymy. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Szybuje wysoko,
wysoko. Wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już. Okej. Na czym ja to skończyłem? Popatrzmy, co ty teraz jest do zrobienia. Co to jest? Nazwisko bandytów. Odwiedzić czy nie odwiedzić? To jest pytanie. Ale tak długo, jak można tam coś zdobyć? Trzeba będzie znowu komuś rozbić czaszkę. Zobaczymy, jaki mają teraz poziom. Z tego, co my tam okolice tego miejsca były raczej wysokopoziomowe. 25, 27. Jakoś tak. Bo po tym patchu te góle miały drugi poziom. A zadanie było na zerowy, w sensie na żaden. Nie wymagało w ogóle żadnego poziomu. Zobaczmy. A, to miejsce było zbugowane wcześniej. Ja to wszystkich już wybiłem. Nie znalazłem chyba tego cholernego przedmiotu, który tutaj był skidrany. W sensie skarbu, czy czegokolwiek. Dobra. Czekam sobie do cholery wyjść. No. I wszystko się wyjaśniło. Dobra, z Geralt spadamy stąd. Tylko niedosłownie, jeśli łaska. I teraz zobaczmy, czy coś tu jeszcze w okolicy jest. Nie. Czas po... pójść po... O, jednak coś tu jest. Niech tak będzie. A tym razem bez konia się nie będzie. A uf, niech zbiera się kto zdrów. Ukryty skarb. Tyle ukryty, co broniony. Dobra. Oj. Nie sobie przypomnę. To były istoty magiczne, tak? Nie cholery. Growaty? Relikt? Yes, aha. Czyli orej przeciw reliktom. Samum i czarcia Hurhava. Okej, okay, no to... cholera. Herb derp? A, tak. Relikty. Bierzmy się do pracy. W sumie chyba najpierw poprawię sobie Quenem. A nie wygłupia się, Zenek, i tak cię skroję! No, to za bydle. Mówiłem.
Notatek bandyty i zapiski bandyty. Nie chciał nam tatko nic wykroić z ojcowizny. Powiedział, że młodszym synom Figa z Makiem się należy, że Janko wszystko dziedziczy, a my w świat mamy iść? No to poszliśmy i mam już własny spłachetek ziemi. Ot, górka lewie stojąca z bagien, parę drzew i szuwary. Nic tu uprawiać nie da, ale i to nie szkodzi. Nie było dla nas miejsca w polu, to radła ani motyki już nie tchniemy. A z czego będziemy żyć? Powiem tak, nic nas dobrego od ludzi nie spotkało, więc im się pięknym za na dobre odpłacimy. Albo dadzą nam to, co będziemy chcieli, albo skończą jak tatko i Janko z nożem między żebrami. Jakie jest to czarujące! Puk-puk. No. Trochę tutaj sobie uzbierali, trzeba przyznać. Mistrzowski sedmiot czy... Skąd tutaj się wsiął do ścieżki handlery? Dobra. Co mnie to opłaci w sumie? Dobra, to teraz mogę udać się do kolejnego znaku zapytania. Nie, szczególnie daleko. Tam gdzieś w pobliżu jest... strasznie ogulała, że tak powiem. Dalej. Powiem sobie po prostu o minę. Chociaż w sumie, co my tu mamy? Mam bandziochy. Dobra, nie chcę mi się z nimi gadać. Jesteśmy prawie na miejscu. Strzeżony skarb. Strzeżony przez co? Tego kolegę. No dobra. A ja do pana, panie golemie, skokiem tanecznym. Znowu to samo. Powtarzasz się, Skisek. Ups. Tego pana już pożegnamy. Zbroja Sidal? Co to jest? Mam cały zestaw tego. Co daje to, że mam pełny zestaw? To ja w sumie to nie wiem, ale jeżeli znajdę całe, wszystkie przedmioty, które będą po prostu lepsze od moich obecnych, to po prostu sobie małą podmiankę. Dobra, skoro to już jest ogarnięte, mogę teraz ruszyć w stronę łodzi. Szukając się o pierdziele trochę pycznej wieprzowiny. Więc jest to łódź. Tada! Okej, jesteśmy. No i teraz trzeba dostać się na tą śmieszną wysepę, którą tam widziałem. Popatrzmy. Tak. Jazda. A tak. Kolejny ukryty skarb, jak cudownie. Co to za mgła? Jeżeli jest ze mną mglaki, to będę niepocieszony. Wysiadka. Przed opuszczeniem pokładu, proszę upewnić się, że macie państwo ze sobą wszystkie elementy wyposażenia, które mieliście wsiadając. Celem nie sfrajerzenia się. Tutaj coś się jara do ciężkiej cholery? Potrzebuję... klucza! Albo i nie będzie. Thank you.
Jednak mglaki. Okej. No tak, to mglaki usunięte i tu mamy kogoś, kto ma klucz. Doskonale. Teraz musimy jeszcze tego wrócić do miejsca, gdzie leży ten cholerny skarb. No dobra, okej, ale mglaki poziom czwarty, tak? W tym miejscu chociaż to mnie trochę dziwi. Dobra, nie będę narzekał, mam coś, za co nic nie zapłaciłem. W tego przypadku się sprzeda. No mój kolejny cel jest dość daleko. Podążajmy więc ku przygodzie, czy jakoś tak, nie wiem. A na pewno ku zyskowi, przynajmniej mam taką nadzieję.